Jest nieuczciwa konkurencja ze strony Ukraińców. Polacy dali im z serca to, co mogli w pierwszych początkach wojny. Oni to wykorzystali poprzez komercję zarobkowo i dzisiaj nas po prostu przegonili w transporcie komercyjnym. Wykorzystują to sytuację, gdy nie ma zezwoleń i po prostu nas rozjeżdżają ekonomicznie, więc temu się przeciwstawiamy, chcemy powrotu do zezwoleń, co było sprzed wojny, sprzed ilości tej sprzed wojny, żeby była równa konkurencja, taka mniej więcej, co była wcześniej. Są bardzo duże naciski na wójta gminy Radymno, odgórne od ministrów, żeby rozwiązać protest. Wójt powiedział, że protestu nie rozwiąże, bo jest za przewoźnikiem polskim, więc... Gdy nasi przewoźnicy byli konkurencyjni, bo byli tańsi, lepsi, bardziej sprawni, więcej mogli za przeproszeniem... 10 lat temu byliśmy potentatem Unii Wytrzymać, Europejskiej. Bardziej elastyczni i tak dalej, bo przystosowani do ciężkich warunków, jak to my w Polsce pracy. Życia, pracy, poświęcenia i tak dalej, to co było? Był płacz i że nie mogą jeździć na takich zasadach jak w Polsce, mimo że byli częścią otwartego rynku. Tak. Państwem unijnym, państwem z Schengen, państwem na wszystkich tych prawach. To pamiętamy, jaka była o to wojna, żeby jakby to najlepiej skrócić, żeby po prostu stawki były takie same, jak na zachodzie, tak? Czyli na przykład, że jeśli przewozi towar we Francji, to ma być tak na prawie francuskim, stawki ce francuskie i tak dalej. Czyli co traci? Całą swoją konkurencyjność. Przejęły rynek korporacje zagraniczne. Kto na tym zarabia? Ile z każdego euro wraca z powrotem do macierzy? Czyli do centrali. W drugą stronę, bo tak jest zawsze w koloniach. Tutaj nie ma tak to się nie odbywa. My wam paciorki, a wy nam złoto, diamenty, dobra naturalne, no wszystko najlepsze, co macie. Tak jak było w koloniach. Tak, a nagle się okazuje, że Ukraińcy mają tutaj hulaj dusza, piekła nie ma, tak? Nie, że wjeżdżają, słyszałem od kierowców takie rzeczy, tak? Że wjeżdżają puste, na pusto wjeżdżają z Ukrainy, tak? W Rzeszowie biorą towar i wiozą go do Wrocławia, Poznania, tak? Czyli wewnątrz unijny transport odbywają. Nie może być tak, że jeden na danym terenie, i to jeszcze swoim, jest obarczony całym narzutem fiskalno-administracyjnym, administracyjno-kosztowym, a drugi nie ma nic z tych ograniczeń, no to jak ten ma się utrzymać przy życiu? Więc ci po prostu kierowcy, ci przewoźnicy walczą o chleb. Największy. Od 2010 roku zatrudnienie w branży wzrosło o 230 tysięcy osób. Teraz clue. Nie ma w Unii Europejskiej innego dużego kraju, w którym transport odgrywałby tak dużą rolę ekonomiczną. To jest coś takiego, że... No to jest nasz okręt flagowy. No to jest kąsek. To jest bardzo duży kąsek. Więc jak go można załatwić? Potężne pieniądze. Najpierw go mocno uregulować, narzucając, wyśrubując koszty, obwarowania, zasady, tak? Żeby było trudniej, a potem go normy zderegulować. Ale nie zderegulować dla tego rynku, tylko zderegulować dla zewnętrznego. Dla zewnętrznych podmiotów. To zacznie padać, ileś popada, wywołujemy kryzys. No i kto wtedy wchodzi cały na biało? Tak jest. Gotowy rynek do przejęcia. Kolejny. Transport drogowy jest znakiem rozpoznawczym polskiej gospodarki narodowej w Unii Europejskiej. Znakiem rozpoznawczym. Żadna inna polska branża nie osiągnęła tak spektakularnego sukcesu po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej. Ponadto żadna inna branża nie ma tak znaczącego wpływu na funkcjonowanie zarówno całej gospodarki, jak i jej poszczególnych gałęzi. Jaki tego wniosek? Mamy gigantyczną branżę, która jest potentatem, jest naszym znakiem, rozpoznawczym w UE. Destabilizując ją, można nie tylko przejąć tę branżę, ale podciąć polską gospodarkę en masse, czyli w całości. Można narobić wielki kolaps w całej gospodarce. A wiemy, jak się zarządza ludźmi, jak się ich trzyma za buzię i jak się na nich zarabia. Jak? Wywołując kryzysy.